Drodzy Państwo, jak zapewne wiecie, już wkrótce nastąpi połączenie Dominant Banku oraz Fortis Banku. Termin integracji przewidzieliśmy na dzień 31 lipca. Wspominam o tym dlatego, że będzie się to wiązało dla Państwa. Po pierwsze, ze zmianą numerów rachunków, po drugie, ze zmianą bankowości internetowej oraz po trzecie, z ograniczonym dostępem do naszych usług w dniach od 31 lipca do 3 sierpnia. Już w połowie sierpnia otrzymacie Państwo od nas nowe numery rachunków, jednakże chciałabym podkreślić, iż starymi numerami będziecie się Państwo mogli posługiwać jeszcze przez 6 miesięcy. Chciałabym zwrócić uwagę, że od dnia 31 lipca po godzinie 14:30 system bankowości internetowej będzie nieczynny. Ponownie będziecie się Państwo mogli zalogować do bankowości internetowej w dniu 4 sierpnia. Pamiętajcie Państwo, że w dniach 1 sierpnia to jest sobota oraz 3 sierpnia to jest poniedziałek, oddziały naszego banku będą nieczynne. W związku z tym proszę o zaplanowanie swoich płatności tak, aby dokonać ich do 31 lipca, bądź też przełożyć na 4 sierpnia. W tym czasie wszelkie karty płatnicze będą obsługiwane tak jak do tej pory. Także nie musicie się Państwo martwić, że nie będziecie mogli Państwo dokonać jakiejś płatności w sklepie, bądź wypłacić pieniędzy z bankomatu. Zdaję sobie sprawę, że to co powiedziałam przed chwilą może rodzić Państwa wątpliwości, dlatego zachęcam do zadawania pytań doradcom w naszych oddziałach. Będzie dla Państwa również czynna przez 24 godziny na dobę w okresie integracji infolinia. Cennym źródłem informacji będzie na pewno również nasza strona internetowa.